Kompletność. To o niej mówi się tak dużo teraz. Każdy z nas marzy o tym, aby żyć w harmonii, aby czuć swoją kompletność. Kiedy zamykasz oczy i myślisz o harmonii, o kompletności, to robi się błogo, spokojnie i radośnie. Dzisiaj chcę powiedzieć Ci o praktyce, która w bardzo łatwy, prosty i skuteczny sposób wprowadzi harmonię i kompletność do Twojego życia. O procesie, który jest naturalny. O procesie, który łączy Twoją duszę z Twoim ciałem. Ja nazywam się Anna Migdał-Szałankiewicz i jestem Soul Coachem. Jestem też nauczycielem Soul Body Fusion, nauczycielem Vedigard i wszystkie tematy związane z duszą są mi bardzo bliskie. Tak potoczyło się moje życie, że duchowość zawitała do niego, kiedy byłam jeszcze małym dzieckiem, że dar widzenia tego, co niewidzialne dla oka, uaktywnił się bardzo szybko, kiedy miałam kilka lat. I dzisiaj chcę opowiedzieć Ci o naturalnym procesie, który łączy duszę z ciałem, który wzmacnia połączenie duszy i ciała. Soul Body Fusion. Soul Body Fusion to nie technika dla mnie. Dla mnie to praktyka. To praktyka połączenia duszy i ciała. Jest to bardzo prosty proces, a my często chcemy go skomplikować. Jest to proces, do którego potrzebujesz tylko czasu, oddechu, uważności i intencji. Soul Body Fusion niczego nie naprawia. Soul Body Fusion to też nie żadna technika, która wprowadza coś do Twojego ciała albo usuwa z niego. Soul Body Fusion to danie możliwości Twojej duszy, aby połączyła się z Twoim ciałem i aby od tego momentu to ona przyjęła stery za to, co dzieje się w Twoim życiu. Soul Body Fusion nie jest też medytacją. Jest praktyką, w której intencja gra główną rolę. Wyrażasz intencję, że pragniesz tej kompletności. Wyrażasz intencję, że pragniesz połączenia swojej duszy ze swoim ciałem. Tak ważne jest, abyśmy na ziemi nie zapominali, ani nie ujmowali ani swojej duchowości, ani swojej cielesności. Obydwie te przestrzenie są bardzo ważne, aby żyć w równowadze. Dusza schodzi na ziemię i może doświadczać ziemskiego życia tylko w swoim ciele. A ciało doświadcza boskości, podnosi swoje wibracje dzięki duszy. Aby słyszeć szept swojej duszy, potrzebujesz wyciszyć się, potrzebujesz uważności i bycia sama ze sobą. Soul Body Fusion to praktyka, która umożliwia to, która pięknie prowadzi do tego stanu. Soul Body Fusion też wzmacnia połączenie, które już masz. Bardzo często w trakcie kursów Soul Body Fusion nasuwa się pytanie, ale jak to nie mam połączenia ze swoją duszą? Masz. Masz go od bardzo wczesnego momentu jeszcze w łonie Twojej mamy. To połączenie wzmacnia się, robi się mocniejsze, pewniejsze i Twoja dusza coraz bardziej Cię wspiera. Od momentu narodzin możesz wzmacniać to połączenie, aby było pewniejsze, mocniejsze, abyś mogła mocniej, dosadniej słyszeć głos swojej duszy. Jednak nasze życie przeplatane jest takimi momentami, które zrywają kontakt z naszą duszą.
wszystkie traumy, ciężkie choroby, cierpienie, ból, molestowania, przekraczania granic. Ale też takie momenty, kiedy jako małe dziecko albo nawet noworodek zostajesz sama w łóżeczku, krzyczysz, płaczesz i czujesz, że nie ma nikogo obok ciebie. Wręcz czujesz, że możesz zaraz umrzeć. Twoja dusza przeraża się w tych momentach. To ty, jako swoja dusza, przerażasz się i nie chcesz dłużej doświadczać tego życia. Oddalasz się od swojego ciała. Oddalasz się od doświadczania tych trudnych momentów. Chciałabym zacytować ci słowa twórczyni tej metody, Jeanette Crowley. Tak pięknie pisze o duszy. Każdy z nas ma piękną duszę, ale czasami nie jesteśmy w stanie całkowicie sprowadzić jej do fizycznego ciała. Przeżywamy życie, nie korzystając w pełni z własnego światła. Niezdolni do przywołania zdrowia, dobrobytu i dobrego samopoczucia, które należą nam się z racji urodzenia. Tak dzieje się z powodu życiowych traum, bólu, rozczarowania i żalu. Idziemy przez życie niepewnym krokiem, bez pełnej mocy i obecności naszego ducha. Metoda Soul Body Fusion sprawia, że połączenie z naszym własnym potencjałem jest żywe i klarowne. Kiedy sprowadzamy świadomość do ciała, nasza wyjątkowość rozpromienia nasze życie, związki i całe otoczenie. To słowa twórczyni tej metody. A ja dzisiaj odważam się opowiedzieć ci więcej o mojej przygodzie z Soul Body Fusion. Kiedy kilka lat temu poszłam zupełnym przypadkiem, wiesz, jak to nie ma przypadku, na certyfikowany kurs Soul Body Fusion. Poszłam tylko dlatego, że prowadziła go Ewa Foley. Przyjechała do Londynu, a ja bardzo lubię Ewę Foley i chciałam ją zobaczyć po raz kolejny. A że była w Londynie, to skorzystałam z okazji. Wchodząc na salę warsztatową, zapytano nas, czy na pewno przeczytaliśmy książkę Soul Body Fusion. Ja byłam mocno zdziwiona. Nie przeczytałam żadnej książki, nie znałam metody i tak naprawdę nie przyszłam niczego się uczyć, tylko przyszłam zobaczyć się z Ewą. Kiedy w trakcie kursu, w trakcie certyfikowanego szkolenia Soul Body Fusion, po pierwszej praktyce, po pierwszym ćwiczeniu, poczułam to, co czułam kiedyś, będąc sama u siebie w domu, rozpłakałam się i podzieliłam się swoim wrażeniem, swoim przeżyciem z wszystkimi uczestnikami warsztatu. Było tam chyba 40 osób, duża sala, dużo ludzi, a ja opowiadałam o tym, jak to kilka lat wstecz, kiedy byłam w trakcie procesu wychodzenia z mojej nerwicy lękowej, miałam taki zwyczaj, że gdy przychodził do mnie atak lęku, atak paniki, kiedy czułam, że jest za trudno, że nie dam rady, to wiedziałam już, że kiedy usiądę w ciszy, zamknę oczy i z uważnością odczuwam swoje ciało, to ten atak mija. Czasami najpierw jest dużo trudniejszy, dużo mocniejszy, ale za chwilę odpuszcza. Nie wyrażałam żadnej intencji. Moja intencja domyślnie brzmiała: zgadzam się na wszystko, co przychodzi, wiedząc, że kiedy akceptuję i zgadzam się, to to bardzo szybko mija. Jednak nigdy nie wyrażałam żadnej intencji. Dokładnie tak samo było wtedy. Pamiętam to jak dzisiaj. Pięknie świeciło słońce. Ja poszłam do pokoju, w którym mam zwyczaj medytować. Usiadłam na sofie, zamknęłam oczy i tym razem było inaczej. Pewnie wiesz, że jestem osobą jasnowidzącą, dużo widzę, dużo do mnie przychodzi. Zobaczyłam świetlistą postać.
po prawej stronie ode mnie, w znacznej odległości. I zobaczyłam dookoła tej postaci dziwne, ciemne cienie, zupełnie nie wiedząc, co robię, kierując się intuicją albo tym swoim wiem. Wiedziałam, że chcę wysyłać miłość, światło, że chcę dawać uwagę tej świetlistej istocie oddalonej ode mnie. Dokładnie to robiłam i tylko tyle robiłam. Dawałam uwagę, obecność, być może nawet wysyłałam miłość. Im dłużej byłam w tym procesie, tym ta postać stawała się wyraźniejsza. Te ciemne cienie znikały, a ona zbliżała się do mnie. Była jasna, złocista i coraz bliżej mnie. Ja zupełnie nie wiedziałam, co się dzieje. Aż przyszedł moment, kiedy poczułam to światło w sobie. Poczułam, że ta świetlista istota połączyła się z moim ciałem. Zaczęłam wtedy płakać jak małe dziecko, które, kiedy zgubi się i odnajdzie mamę, czuje ulgę, czuje radość, czuje, że skończyło się coś dużego, coś trudnego i już jest tak dobrze, tak spokojnie, tak błogo i radośnie. Płakałam głośno, szlochałam. Jednak był to dobry płacz. Był to płacz uwalniający. Był to płacz radości, wdzięczności, uwolnienia, odzyskania czegoś ważnego. Wtedy zupełnie nie wiedziałam, co się stało. Dopiero w momencie, gdy zbieg okoliczności, czyli moi przywodnicy zadbali o to, żebym trafiła na certyfikowany kurs Soul Body Fusion, spowodowały, że tam byłam i że po raz kolejny doświadczyłam mniej intensywnie, jednak tego samego stanu, zrozumiałam, że to, co przeszłam wtedy sama, w tym świetlistym, rozświetlonym słońcem pokoju, to było połączenie z moją duszą. To było odzyskanie mojej duszy. Zachwyciłam się tą metodą. Zachwyciłam się jej prostotą. Zachwyciłam się tym, że tak prosta praktyka wprowadza tak dużo dobra do naszego życia. Wprowadza tak dużo lekkości, radości i miłości do siebie. Kilka miesięcy po zdobyciu certyfikatu praktyka Soul Body Fusion siedziałam w samolocie i leciałam do Rumunii na kurs, aby stać się nauczycielem tej metody. Od tego czasu, jako pierwszy nauczyciel w Polsce, prowadziłam warsztaty online, certyfikowane kursy Soul Body Fusion. Czułam, że chcę tą metodę rozszerzyć na cały świat, że nie chcę, aby ograniczało mnie miejsce, że nie chcę, aby osoby, które nie mogą dojechać do większych miast, nie mogły z niej skorzystać. Miałam na to zgodę twórczyni. Ona sama powiedziała, że są już ludzie, którzy tak robią, że jest w Niemczech jeden człowiek, który to robi. Poczułam, że tą metodę trzeba rozpowszechniać wszerz i wzdłuż. Ze względu na jej prostotę. Ze względu na to, że każdy może praktykować Soul Body Fusion. Że każdy, kto stanie się praktykiem Soul Body Fusion, może tą metodą pomóc drugiemu człowiekowi. Że nie da się niczego zepsuć. To dusza prowadzi ten proces. Najważniejsza jest intencja. Intencja, uważność i czas, który dajesz sobie. Lub czas, który dajesz drugiemu człowiekowi. Soul Body Fusion stało się moją praktyką każdego dnia. Każdego dnia znajduję kilka minut, a czasami nawet 10 albo więcej, aby jeszcze mocniej zintegrować swoją duszę z swoim ciałem. Aby jeszcze wyraźniej słyszeć głos mojej duszy, prowadzenie i podpowiedzi.
aby moje ciało stawało się boskie, aby podnosić wibrację swojego ciała do poziomu swojej duszy. Bardzo często prowadzę certyfikowane kursy Soul Body Fusion online. Najbliższy już 18 lipca. Jeżeli czujesz, że chciałabyś, jeżeli czujesz, że Soul Body Fusion jest praktyką, która jest dla Ciebie dzisiaj, bo myślę, że jest ona dla wszystkich, to napisz do mnie. Albo po prostu kliknij w link, przeczytaj więcej. Sprawdź swój kalendarz i zobacz, czy to jest termin właśnie dla Ciebie. A ja w trakcie całego dnia kursu Soul Body Fusion zrobię wszystko, abyś nabyła wprawy, zdobyła potrzebne informacje i opowiem też, dlaczego tak ważne jest, aby zacząć z drugą osobą. Dlaczego tak ważne jest, aby zacząć z grupą. I dlaczego osoby, które kupią książkę, przeczytają i tak trafiają na kurs. Dziękuję Ci ogromnie za Twoją obecność dzisiaj. Coraz bardziej odkrywam radość i magię nagrywania podcastów dla Ciebie. Do usłyszenia już za tydzień. Dziękuję, że jesteś.